Znaczy, ile się chyba zaczynać? Czy masz jeszcze? Dobra, to mniej więcej będzie zaczynać. Więc tak, po pierwsze. Docelowo te warsztaty polegają na tym, że jak zwykle na warsztatach, że mam nadzieję, że będziecie rysować wy. Ja będę starać się pokazać co i jak, w jaki sposób, a potem się wchodzić między wami i patrzeć i ewentualnie pomagać, co mam na to zmienić, co poprawić. No i w zasadzie mniej więcej coś takiego. Jeszcze jedna sprawa. Ja na tych warsztatach przedstawię taki schemat, który można używać w zasadzie do wszystkiego. I do kreskówkowych postaci, jakbyśmy chcieli na przykład narysować smoka takiego, jak na przykład były, nie wiem, czy był odcinek, ale na przykład w pierwszym sezonie widzieliśmy wielkiego smoka, z którym jakoś dziwnie dogadywała się tartyczka. Ale także ten sam schemat można zastosować do takich realistycznych smoków i prawdę mówiąc, zaczniemy na przykładzie właśnie takich bardziej jakby realistycznych smoków, żeby potem zredukować tą formę do prostszej i spróbować coś jeszcze kreskówkowego zrobić. No tak, w zasadzie jak myślimy o smokach, to w zasadzie patrząc na to, jak kiedyś ludzie sobie wyobrażali, a dzisiaj, to są pewne różnice. Kiedyś jakby ludzie zupełnie nie mieli jakichś takich konkretów, nie? Smok był kojarzony ze złem, był czymś, co działo najczęściej ogniem, ale obejmieć to miało skrzydła, płetwy nogi, czy miało kolce, czy miało łuski, czy miało pióra. Jakby interpretacje były bardzo różne, a jeśli byśmy my chcieli teraz pomyśleć, zamknąć oczy i powiedzieć, że smok, no to myślę, że w zasadzie w większości przypadków widzimy coś takiego, nie? Więc nie będę tutaj, proszę, zagłębiać kłótnie między smok, wiberna, Drake i tak dalej. Ustalmy, że tak najbardziej standardowo, w fantastyce i w ogóle też jakkolwiek, w jakichkolwiek produkcjach popkulturowych za smoka uznaje się bestię o czterech nogach plus skrzydła. Więc to oczywiście mówię, że nie będę się tutaj kłócić z nikim, nie mam zamiaru i tak dalej, ale przyjmijmy to za taką bazę. No więc tak, majestatyczna bestia o wielkich skrzydłach, o szponach, bardzo często posiadająca długie rogi, jakąś kryzę. No i w zasadzie to jest coś, w co będziemy celować. Więc tak, jeśli ktoś z was rysuje i czasami próbuje rysować jakieś zwierzęta, albo nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek próbował, no to albo nawet w postaci kreskówkowe, ale samemu je projektować, to często wypada spojrzeć na jakiś wzór w prawdziwym świecie. Więc chcąc narysować kota, zwykle włączymy sobie obrazek kota, bądź podglądamy go przez okno, a chcąc narysować smoka, no w zasadzie czym powinniśmy się inspirować? W zasadzie niby się nam kojarzy smok, no to z gadem, nie? Ale z drugiej strony gady na przykład i płazy mają zupełnie inaczej ułożone nogi, ponieważ mają je tak. A zwykle smoki rysuje się tak, czyli tak jakby taki schemat trochę starszy. A z drugiej strony mamy skrzydła, są to skrzydła typowo nietoperze, więc w sumie... No i zachowanie. Nie wiem, myślę, że kojarzycie takiego smoka jak Szczerbatek, nie? Mm-hmm. Czy tak się poruszał, jak się zachowywał, nie kojarzył właśnie takim zwierzątkiem? Panterą. No to będzie smokiem, nie? Dokładnie, więc tak naprawdę chcąc wziąć jakieś zwierzę za bazę, żeby użyć je do zaprojektowania i narysowania smoka, tak naprawdę no nie jest to łatwe. Więc rozwiązanie na to jest tak, znaczy, dobra, to jeszcze jedno pytanie, bo w sumie wydawało mi się, że można jakby połączyć różne elementy tych zwierząt, nie? Moglibyśmy wziąć, nie wiem, jaszczurkę, dodać jej w sumie skrzydła, no i w sumie, nie wiem, w sumie powinien być tam smok. No właśnie nie wiem, chyba nie do końca. Znaczy jest bardzo urocza, ale może to nie jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Więc idea jest taka, że tego typu fantastyczne stwory, nawet jeśli czerpią inspirację z istniejących stworzeń, to i tak bazowo trzeba je zrobić w zasadzie od podstaw. I ciężko się sugerować żyjącymi stworzeniami, dlatego że no po prostu to, co będziemy chcieli rysować, siedzi gdzieś tam w sferze fantastyki i fantazji wymysłów naszych, więc... No, niestety, nie mam aż takich świetnych odwołań do realnego świata. No to dobra, to jak sobie z tym poradzić? Prawdopodobnie nas po prostu utarły się takie typowe charakterystyczne schematy, jak sobie wyobrażamy smoki i jak sobie mniej więcej o nich myślimy, więc można znaleźć w dużej ilości miejsc, albo w internecie, albo w jakichś książkach właśnie fantastyki, albo w książkach do rysowania właśnie stworzeń fantastycznych. Bardzo często są już ludzie, którzy przygotowują wcześniej jakieś takie mniej więcej bazy, mniej więcej własne pomysły, gdyby takie stworzenia jak smoki żyły, to jakby mogły wyglądać naprawdę.
Więc to jest właśnie przykład całkiem fajnie zrobionego szkieletu. No i nie tylko, więc no. W zasadzie to jest coś, czym uważam, że warto się sugerować, bo jest dużo całkiem fajnych przykładów w internecie i myślę, że są dobre. No dobra. No to czy bawić przykładami, to może co, spróbujemy się coś porysować, nie? To zaczniemy tak bardzo, bardzo, bardzo powoli. Będę mówić o jak po kolei, bez żadnych umiejętności narysować smoka, bo będziemy używać kółek, będziemy używać kiełbasek i damy radę. Więc w zasadzie smoka można zrobić z kółek i kiełbasek. No tak, zaczniemy może, nie wiem, kto sam będzie chciał rysować, bo będziemy na bieżąco rysować. Dobra, to weźcie sobie kartkę i jeśli mam proszę, ustawcie ją poziomo. Tak będzie znacznie lepiej. To zaczniemy sobie może od smoczego łebka, bo zawsze jest najwięcej zabawy i zwykle ludzie najbardziej go lubią, a nienawidzą najbardziej czego nie tylny. Więc teraz tak. Najprościej, kiedy to będzie wasza kartka, no mniej więcej, to gdzieś tutaj, w sensie za połową i troszkę połowę, mówię tak jak nie wiem, gdzie jest połowę tej karty, połowę tak dalej, rysujemy sobie kółeczko. Mniej więcej, nie musi być równe, może być jajko, może być kółeczko, jak ma być, coś takiego. To będzie najprostsza baza do naszej głowy. Na takim kółeczku warto mniej więcej wiedzieć, gdzie jest gdzieś tak środek kółeczka. Bo od tego zależy, jak w ogóle będziemy dalej projektować. Więc tak. Teraz, w zależności od tego, jakiego chcemy smoka, będziemy modyfikować taki jeden prosty schemat. Do tego dużego kółeczka dorysujemy małe kółeczko. Ale w zależności, gdzie je dorysujemy, w którym miejscu, na jakiej wysokości, w jakiej odległości, da nam to zupełnie inny efekt. Zobaczcie. Jeśli weźmiemy sobie i takie kółeczko, narysujemy daleko od brzegu kółeczka, chodzi nam smok o długim pysku, który zwykle sprawia wrażenie jakiegoś takiego, nie wiem, inteligentniejszego, jakiegoś takiego bardziej starego. A z drugiej strony, jak zrobimy króciutki pysk, to wygląda to na coś bardziej dzikiego i bardziej drapieżnego, bezmyślnego. Więc taka prosta rzecz, jak przesunięcie tylko jednego małego kółeczka, już dużo zmienia w odbiorze zupełnie tych dwóch smoków. Więc tak samo jest dokładnie z położeniem. W zależności jak wysoko położymy tą długą kulkę, będziemy mieli zupełnie inny efekt. Jedno się robi na przykład linia prosta, jedno będzie na coś takiego, to jest gdzieś tak po środku. No i drugą stronę, czyli jak damy nisko, to mamy płaską szczękę. Zwykle ten będą skojarzony z takim mniejszym wyglądem. I nie wiem, jeśli kojarzycie może taki film jak Serce smoka, albo Ostatni smok. No właśnie, tak na niego spojrzeć, on miał bardzo nisko pysk i płaską szczękę i robiąc na twarzy wyglądał na milusia tak naprawdę, jak się patrzy na niego piękny, ale nie wygląda na białego smoka, więc to jest też prosta rzecz, którą można łatwo zmontować, a to zupełnie inne efekty. Jak wyznaczyć sobie? Najłatwiej będzie do tej kuleczki, jak sobie ją gdzieś narysujemy, narysować potem od jej góry kreskę, żeby przebijała nasze duże kółko. Jak mamy to kółeczko, to tak naprawdę teraz będzie dość prosta. Czyli po tym kółeczku będziemy rysować będziemy łączyć to kółeczko z pozostałą częścią głowy i w ten sposób stworzymy rysy. Też możemy jeszcze dokonywać parę innych modyfikacji, które są już trudniejsze, dlatego że jakby wymagają przemyślenia tego wcześniej. Czyli można jeszcze rozszerzać pysk, czyli robić szerokie to kółeczko, wąskie kółeczko, przesuwać szczęki i to też daje zupełnie różny efekt, więc to jest, ale docelowo. Po tym kółeczku idziemy sobie linię, potem mniej więcej w zależności jak chcemy zrobić ten pysk od czubka tego kółeczka do czubka dużego kółeczka, rysujemy albo prostą linię, albo najlepiej taką lekko zagiętą, o, coś takiego.
na dole. Też od czubka dolnego tego kółeczka do czubka dużego kółeczka rysujemy linię, najlepiej też lekko po ugru. To jest właśnie ten moment, gdzie możemy sobie samemu w zasadzie zadecydować, jak ten pysk dokładnie będzie wyglądał, sam pysk. Możemy go ściąć i w zależności pod jakim kątem go sobie zetniemy, to tak będzie miał albo właśnie idący pysk w dół, albo właśnie taki wysuniętą szczękę, albo tak po prostu na samym środku udać pysk. Narysować gdzieś mniej więcej przebijające się, no mniej więcej nie dochodzące do połowy linie, które będzie ustami paszczą do tego słowa. Coś takiego. Czemu ty jesteś na warsztatach dla początkujących rysowania smoku? Co to za oszustwa? Nie no, żartuję. O, też bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Macie to daleko oddalone te, dlatego te pyski będą długie i smukłe. Co teraz, jak wykończyć dalej twarz? Rysowaliśmy sobie od czubka tej kuli linię, prawda? To jest linia, która nam wyznaczy wysokość mniej tej oczu. Oczywiście możemy to modyfikować, dać trochę na wyżej albo niżej, ale mniej więcej jest to podpowiedź, gdzie powinniśmy je zrobić, żeby to wyglądało w miarę proporcjonalnie. I tak. Pamiętam, że lepiej oczywiście w dzień taki. No i oczywiście w obrębie małego kółeczka warto też narysować nozdrza. No i w zasadzie taką bazę na głowę mamy już gotowe. No, teraz będzie czas na zabawę, czyli no, taka prosta baza prostą bazą, ale w sumie fajnie by było uczynić to bardziej smocze, bo póki co mamy przyjemnego dinozaura z zielonej doliny. Czy coś tam? Ale no, tu jest właśnie mniej więcej baza, którą mogliśmy uzyskać. I teraz pytanie jest takie, że smoki sprawiają takie wrażenie tej groźności, majestatyczności i tak dalej, przez to, że mamy właśnie bardzo dużo różnego rodzaju kolców, dodatków, jakichś pałów skórnych i tak dalej. No i jakiś płyt, nie wiem, kościstych, czy w sensie kostnej wody, chciałam powiedzieć, w różnych miejscach. No i ja tutaj naprawdę to jest takie bardzo umowne, w sensie, że każdy może to zrobić jak chce, jak mu pasuje, ale ja to wam dałam jako przykład, gdzie można rozmieścić jakieś rzeczy. Jakieś na przykład właśnie duże takie muski, no to warto je dawać w takich miejscach, które są względnie płaskie, czyli właśnie na przykład góra pyska, tutaj koło oczu, można też dawać po brwi, można dawać nawet tutaj na dole, w sensie pod w każdym razie na dole górnej części szczęki, wszystkie takie jakieś fałdy typowe, tego typu różne elementy, jakieś kryzy, to on jest bardzo dobry, żeby je dawać z tyłu głowy, po boku, no i także tutaj niżej, też bardzo fajnie to wygląda. No i kolce. Kolce w zasadzie jest to dość dowolne, czyli można je w bardzo wielu miejscach dawać. Bardzo często ludzie rysują smoką kolce właśnie na nosie, ewentualnie na brodzie i to bardzo fajnie wygląda. Oczywiście mogą być na zbiach, mogą być tu na
na szczęce, mogą być z tyłu głowy. Warto też pomyśleć o takich dwóch większych rogach. Bardzo często robi się takie właśnie dwa większe rogi plus jakieś dwa. Więc jeśli tak coś sobie wymyśliliśmy, to można na przykład zrobić coś takiego. Ja tutaj tak naprawdę nawrócam wszystkiego, więc to jest trochę według mnie za dużo, ale jakby mniej więcej. Mamy duże rogi. Mamy sobie tutaj taką właśnie skórzany grzebień, jakieś fragmenty, albo właśnie tutaj pałki. Mamy takie płytki kostne dookoła oczu. No i też kolce. To wy teraz proszę bawcie się i róbcie co chcecie, jak chcecie zaprojektować. Ja mam tutaj wyświetlam parę różnych inspiracji i przykładów. To uważam, że jest to bardzo świetnie zrobiony smok. W sensie nie jest przesadzony, ma bardzo dużo ładnych elementów, mimo że ma ich sporo. To one wszystkie są takie wybalansowane i wygląda to bardzo fajnie. No, tutaj trochę więcej. Różnego rodzaju ciekawe kolce, ciekawe kształty rogów. Więc możecie śmiało rysować, ja zaraz przełączę na kolejny slajd i będę tam chodzić, żeby patrzcie jak będziecie. Ja umiem, że będzie... Wcale nie, bardzo dobrze ci idzie, naprawdę. A, właśnie, no to dalej, jeśli się boicie, że macie za dużo różnych linii, to część linii pomocniczych można wymazać. Więc zostawić tylko tak naprawdę linię tego ogólnego kształtu, tak naprawdę już wszystko do środka. Można mniej więcej wymazać. Tu jeszcze jakieś inne ciekawe przykłady. Całkiem interesujące rogi i kolce różnego rodzaju. Thank you.
A boję się kamery. Znaczy nie, że się boję, tylko boję się, że ale bardzo dobrze ci idzie. Teraz on wygląda jakby je składał, na zasadzie nie składał na sobie, tylko składał je w dół, bo już było jakby, jak na przykład byłby w locie i był, czy ja robię na boki, znaczy, że może na boki składają. Ja na boki i w dół, a nie okay, na dobra. W każdym razie do skrzydeł jeszcze dojdę, jak będzie idziemy w kolei od głowy do całej reszty. Nie wyjdę. Dobra, to myślę, że możemy powoli, powoli iść dalej. Zmienić pasie, nie ma problemu, żebyście tam sobie zmieniali, kończyli i kończyli tą głowę. Jedna taka uwaga, która myślę, że będzie całkiem przydatna. Jak się robi takie duże rogi, i tu na tych panach, no nawet to widać. Jak się robi dwa duże rogi z tyłu, to w zasadzie najczęściej one są zrobione tak, żeby jakby balansowały ciężar głowy. Czyli tak jakby mają być w przeciwną stronę, znaczy mówię, że nie mają, że muszą, tylko jakby to od was zależy, ale całkiem fajnie to wygląda, jeśli są w przeciwną stronę do kierunku, w którym jakby idzie dysk. Czyli jak mamy tutaj dysk tak, to te rogi idą w tą stronę. Nie mówię, że robienie ich zupełnie w innym kierunku jest złe, nie? Bo to nie jest złe, tylko w ten sposób mamy na przykład taki wygląd, gdzie wygląd samej głowy jest taki dość zbalansowany i oczywiście to mówię, nie przeszkadza, żeby robić jakiekolwiek inne rogi, ale w sumie tak najczęściej się robi. Ale a propos takich rzeczy, oczywiście to nie znaczy, że nie macie próbować robić różnych szalonych rzeczy. Myślę, że część z tych słów możecie kojarzyć, niektóre nie, chociażby Cloud Chase, Cloud Jumper właśnie, czy inne słowa. Patrzcie, tutaj na przykład rogi w ogóle wychodzą, tak naprawdę są przedłużeniem oczu i brwi, a tutaj jest w ogóle zupełnie żadną ścianę, w którym jest schodzące wielkie... Cokolwiek to jest? No i z kolei właśnie Cloud Jumper, który ma różnego rodzaju dodatki, takie osłonne brzędzie, jest w ogóle zrobione w ten sposób, że od samego miejsca nad nozdrzami ma rozstrzygające się wielkie wydłużenie. Tutaj też jest inne ciekawe przypadki, gdzie robi są na przykład, mamy dość gładką twarz smoka, sobie nie mają jakichś zbytnio dużych ozdobników, a z kolei ona sama już docelowo jakby przemienia się, jakby przechodzi drogi tak w gładki sposób. Ale jakieś inne ciekawe przypadki, jak tutaj. Więc nie musicie się eksperymentować, można dużo fajnych rzeczy stworzyć. No dobra, no to myślę, że powoli idziemy dalej. To teraz czas na szyję. Otóż tak, bardzo często jak patrzę na rysunki ludzi, którzy zaczynają dopiero rysować, robią jeden nowy problem z szyją. Nie wiem, czy wiecie, ale zasadniczo u większości stworzeń tęgowców szyja jest zamocowana tak naprawdę w
stosunku do czaszki od tyłu. Mamy taki gratis, że mamy dwa dodatkowe kręgi, które odpowiednio nam to regulują, dlatego że wyglądamy, jakby mieli ładnie głowę do góry, ptaki, a tak naprawdę wszystkie stworzenia mają tak naprawdę zamocowaną czaszkę, a wejście, w sensie kręgosłupa na szyi, jest tak naprawdę od tyłu, nie od dołu. Więc nawet jeśli mamy stworzenia, które miały dwójkę szyję i tak wydawałoby nam się, że są pionowe, to tak naprawdę spójrzcie na przykład na tą czaplę. Jak spojrzycie, ona nie ma pionowo od dołu szyi idącej, tylko ona idzie jako od tyłu i przedłużenie i robi sobie formy. To nam daje jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, na większość tych przypadków najczęściej szyja w ogóle nie ma prostego kształtu, tylko zwykle się zagina. Najczęściej jest takie esomate zagięcie, właśnie jak ten przykład cudowny dinozaur, którego nazwę kiedyś pamiętałam. Albo właśnie chociażby czapla. Więc to jest rzecz, która pierwsza rzecz podstawowa, którą trzeba zapamiętać. Szyję będziemy wyprowadzać z tyłu. Okej, to jak się za to zabrać? Spójrzmy sobie dalej. Aha, dobra. Przede wszystkim będziemy, najłatwiej będzie nam zacząć od tego, żeby sobie pomyśleć, skąd, dokąd mamy w ogóle prowadzić tą szyję. Czyli warto na szybko sobie gdzieś naszkicować tyłów. Ja już chcę za dużo tą głowę zrobiłam, nieważne. Więc jak mamy sobie głowę, to gdzieś poniżej, może troszkę cofnięty, nie za bardzo, tak żeby gdzieś nie, możemy sobie zrobić taką dużą jarą. Więc coś takiego. To nam zrobi małą podpowiedź, gdzie w zasadzie będziemy prowadzić szyję, żebyśmy po prostu tak na ślepo nie musieli nic. To jest w tej chwili mało ważne, więc potem będziecie to mogli jak najbardziej modyfikować, tylko żebyśmy mieli jakąś taką prostą bazę. No i teraz. Ja zrobiłam ten dół specjalnie tak dość bardzo pod głową, właśnie żeby spróbować zrobić przykład szyi, która niby jest do góry, a tak naprawdę zobaczycie, będę prowadzić od tyłu. No i teraz praktycznie jak się na to zabrać. Wyprowadzamy szyję zawsze od najwyższego i najdolniejszego punkta dużej kulki, którą rysowaliśmy. Od nią właśnie esomatem jakimś wygięciem dołączamy ją po prostu do ciała. Więc przykładowo damy teraz bardziej wysuniętą głowę. Tu mamy taką głowę, jakiś smokieł. Tu mamy ciałko, jeszcze dalej. Mamy ciałko. I dokładnie tak samo prowadzimy. Prowadzimy tak, żeby ta szyja się tak jakby, linia tej szyi się tak jakby nasunęła na to wielkie, okrągłe jajko, które rysowaliśmy. Nie może wchodzić na, co się najlepiej. Dobrze jest, kiedy nie wchodzi na jakąś ostro, na zasadzie po prostu na tym momencie, chociaż to też nie jest jakiś bardzo wielki błąd, to najlepiej jest, kiedy po prostu płynnie wchodzi na ten kształt, który sobie narysowaliśmy. Więc co nieco od grubości szyi, staramy się nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Smok będzie wyglądał niezdrowo, jak będzie miał szyję dłuższą od głowy znacznie, oraz będzie wyglądał niezdrowo, jak będzie miał szyję całkiem cieniutką, więc najlepiej spróbować tak wypośrodkować, oczywiście. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze też. No, bardzo dobrze. No, można górę prowadzić dosłownie od najwyższego punktu, czyli... Ale jest okej, okay, jest bardzo. No, bardzo dobrze. I teraz po prostu... Teraz jesteś tak, że gdzieś to jest najdalej, więc musimy jakby poprosić, że tutaj wymanewrować, żeby ci zjechała na to płynnie. No i bardzo dobrze. O, to też jest silnie, to też jest. Ale tak, ma tutaj cienie kruszki, ale mam też cienie taki pysk, więc to wygląda bardzo dobrze. Jakby całość jest w stanie jakby zgodna i... No, w każdym razie spójna. O, tego słowa szukałam, więc bardzo dobrze. No, to też, chociaż zobacz, popatrz. Mój najszersza odległość jest mniej więcej taka, to znaczy szyję mamy cieńszą. Więc w tej chwili ta szyja jest dość cienka dla niego, nie jest to źle, ale można by było spróbować ją zrobić troszkę grubszą, tak żeby mniej więcej grubość była taka jak od tych dwóch punktów, może troszkę cieńszą w sensie niż całkiem, ale ogółem bardzo dobrze. Widzę, że rozumiesz ideę, więc świetnie. Tak, kamera będzie biedna, ale jak wchodzę przed nią za chwilę. No, bardzo dobrze. To masz cofnięcie, wiesz, jakby no, ale jeszcze, właśnie, chociaż ktoś się zniesie na kartce, tak na pierwszy raz nie został, nie się instancji, więc... Możesz to możesz słuchać, że w stanie przyjąć ciało, które do przodu i go, wiesz, wziąć mu szyję, to bardzo tak wygina, tak
właśnie, ja się tego chciałam uniknąć. A, dobra, okej. Dobrze, nie wiem, czy czekaj. Ja tak sobie robię, bardzo się potrzebuję i trener też bardzo wie. Ojej, to się czuje. Yeah, okay. Yeah, it's really cool. I know this stuff. I don't understand it. I try also to translate in English. I can practice my listening to podcasts. Okay. So I try to speak more clear. Yeah, more clear because I'm using sometimes some strange words. You can use them. I must know Spanish. Okay. Idziemy dalej. Skoro mamy już szyję, która nam dowodzi w zasadzie do klatki piersiowej, to w sumie fajnie było zrobić sobie schemat reszty ciała. Więc jak to zrobić? Najłatwiej jest zrobić, kiedy mamy sobie klatkę piersiową, to w pewnym punkcie za nią zrobić sobie małą, mniej więcej troszkę węższą niż klatka piersiowa, kulkę. Jeszcze jedną. Można oczywiście przylegać też do klatki piersiowej, musicie zobaczyć, czy wiesz, czy nie robicie za długiego albo za krótkiego tego smoka, więc ja w tej chwili akurat mi tak wyszło, ale myślę, że każdemu z Was troszkę inaczej to wyjdzie. Więc po co robimy taką kulkę? Ponieważ dzięki temu zrobimy mu ładny grzbiet i całkiem fajny brzuch. Ponieważ gdybyśmy tylko wykorzystali takiego długie jajko, to w zasadzie ten nasz smok jakby był... Byłby kaczką. A my chcemy zrobić, żeby przypominał sobie bardziej smoka. Więc robiąc drugą kulkę, możemy wprowadzić linię, która znowu po łuku nam przejdzie do maksymalnego punktu. Czyli będzie troszkę jak klęsła. To będzie brzuch. I dokładnie to samo zrobimy z drugiej strony. Możemy ją albo też klęsnąć, albo podać ją dosłownie poszczytać do ludzi. Ja tutaj zrobiłam muszczy, tak? I teraz, po co Wam pokazuję w ogóle ten slajd? Ten slajd jest fajnym przykładem kilku modyfikacji dokładnie tego schematu. Czym dalej są od siebie kulki, tym nasze łuki powinny być trochę większe. Jeśli zrobimy bardzo daleko od siebie kulki i w bardzo podobnych proporcjach, możemy wtedy zrobić fajny efekt długiego smoka. Robiąc większe łuki, dajemy właśnie takie jej brzmi, nazwać, jakie to wrażenie sprawia, ale w ten sposób możemy zrobić właśnie wydłużone stworzenie. Robiąc dużą kulkę na klatkę piersiową i małą kulkę, możemy spowodować wrażenie właśnie takiego bardziej zwinnego smoka. Nie jakiegoś takiego mocarnego, tylko bardziej zwinnego i szybkiego. Z kolei robiąc dwie kulki dosłownie prawie tej samej wielkości i blisko siebie ustawione tak, że ten brzuch jest taki, rzekłabym, względnie prosty, sprawiamy wrażenie takiej mocy, siły tego smoka. No, więc tu jest też przykład, gdzie mamy dwie kulki, które są dość duże, ale zrobił też większe wcięcie między nimi. Więc to też daje coś ciekawego. Proste kilka takich zmian, a dużo różnych efektów można uzyskać. No więc teraz spojrzę, jak Wam w ogóle poszło. No, bardzo dobrze. To też bardzo dobrze. Nie wiem, no, bardzo dobrze, nie wiem, o co chodzi. Mam bardzo ładne. Ale... Jestem się raz. Nie, no nie przesadzaj, to nie jest bardzo dobrze. No, nie no, bardzo dobrze. No, teraz będzie ogólnie, wiesz, miał jakby tą całą miednicę, będzie dość wąska i dość niska, nie? Można było w sumie, bo różnica jest spora między tymi dwoma, ale myślę, że to i tak da radę. Jeśli byś chciał spróbować trochę inaczej, można ewentualnie powiększyć lekko tę kulkę, żeby ją gdzieś tak wypośrodkować, tak żeby zrobić brzuch i... Ale to jest dobrze, jakby idea jest zachowana. Bardzo dobrze. Też o to nic nie chodzi.
Okej. W porządku. Widzę. I teraz przez to, że właśnie zrobiłaś daleko od siebie, to robi się nam długie ciało, ale to pasuje, bo zrobiłaś drugą i smukłą szyję. Więc to wygląda bardzo fajnie. No, bardzo dobrze. W zasadzie jedna mała zmiana, spróbujemy ją lekko cofnąć do tyłu, że tak będzie.
będzie łatwiej, kiedy od razu to zrobimy, a nie potem. Tak, żeby była kątem obrócona troszkę do tyłu. To, co tutaj mamy, to będzie ramię tego smoka, tak naprawdę. Ten element. Od niego wygodnie jest sobie zrobić, tak naprawdę, jeśli odświeżamy jakieś elementy zginające się, warto jest je rysować na zasadzie zaznaczenia sobie mniej więcej stawu, wokół którego będziemy obracać. Czyli można w zasadzie zrobić tak, że na samym końcu sobie zrobimy kuleczkę, ale nie trzeba, bo w sumie ona zaraz nam się stworzy. Drugim elementem, który robię, jest robienie przed ramieniem. Więc to będzie szło w zasadzie pod lekkim kątem z kolei do przodu. Ewentualnie w dół, to wszystko będziemy zaraz skodyfikować i pokazywać, jak to wygląda. Te wszystkie w zasadzie kiełbaski, kulki, które sobie narysowaliśmy, możemy sobie w zasadzie połączyć, dodać jakiś kształt, na przykład zaostrzyć fragment łokcia, w zasadzie, bo to jest łokieć tutaj. Czyli w zasadzie mogę powiedzieć, że nasza głowa. Więc tak, w zależności od tego, jak sobie ludzie wymyślą, smoki mogą stąpać na całej dłoni, mogą stąpać na palcach. Jest dużo możliwości. Więc najczęściej się przyjmuje, że stąpają tak naprawdę na tej części palców. W ten sposób, że ta łapa jest mniej więcej coś jak to, coś jak to. Więc oczywiście nie mówię, że tak wszyscy robią i jakby jest, macie dowolność i możecie robić jak chcecie, ale jakby to nie będzie stopa, to będzie ręka, więc trzyma się jakoś w miarę sensowną ręką. Jeśli chcecie, warto sobie oprzeć po prostu i popatrzeć na nią, jakbyście sobie mieli oprzeć albo coś wartego. To teraz, jak to zrobić? Najłatwiej jest to zrobić, zakończamy sobie w ogóle kuleczką, żeby wiedzieć, że w tym elemencie będzie się zginać. I robimy sobie element, który jest w zasadzie śródręczem, można tak, nie wiem jak to się nazywa, ten to miejsce tutaj, ale bez palców ten element. Ponieważ on będzie w zasadzie pod kątem, to ustawiamy go sobie, znaczy to w zasadzie nie to robimy, tylko właściwie podstawę, na którym smok będzie stał. Czyli robimy sobie jeszcze jeden, jeszcze jedno kółeczko o odstępie pierwszego od drugiego. I teraz, w tym momencie, jeśli łukiem połączymy sobie sztabuk jednego kółka do drugiego i tak samo z drugim, powstanie nam tak naprawdę właśnie to śródręcze, którym zastanawialiśmy się, pod jakim kątem można było je położyć. To będą tak naprawdę, tu będą się zaczynać palce, a to będzie element tej środka ręki. Kółko, które sobie narysowaliśmy, to są te kości tutaj w nadgarstku, którymi zginamy. Na sam koniec oczywiście warto dorysować pazury. To już w zasadzie, jak będziecie na przykład chcieli narysować bardzo szczegółowo rękę, to też warto sobie robić za pomocą kółeczek i różnych mini pomocniczek, ale jako, że mamy taki ogólny, no to myślę, że... Coś takiego najprostsze może bym wydało. Więc tak jakby, biorąc ten schemat, zostaje nam pewien problem zwany kciukiem. Czyli ten kciuk powinien magicznie tak naprawdę gdzieś sobie zwisać z boku i to tak naprawdę ludzie już robią bardzo dowolnie. Czyli albo faktycznie robią jakby dodatkowy palec, tak jak jest w zasadzie tutaj pokazane, albo to ignorują zupełnie, jeśli mamy takiego smoka typowo dzikiego, który zbytnio nie ma zamiaru trzymać jakichś rzeczy w łapkach, to wtedy, a jeśli nie,
to można pomyśleć, żeby jeszcze dorysować sobie tak jak kciuka. Wiem, że to nie ta ręka i że powinien być niewidoczny ten kciuk, ale myślę, że w takim razie gdzieś tu można dorysować jeszcze. Ale jak chcecie, jak nie, to nie. Więc to jest nie ta ręka, ona nie powinna być tego kciuka, ale damy kciuka. Więc tak naprawdę ważne zapamiętać, że przednie łapy to jest to samo, co nasza ręka tak naprawdę. Jak będziemy przelizać tylnie łapkę, to będzie to dokładnie to samo, co po prostu nasza noga. Tylko mamy lekko przesunięte kości. Jest to takie różnica opierając się na tym. Tu jest przykład, gdzie właśnie mamy ludzką rękę. I to jest coś właśnie, które jest zrobione na takiej gadzie sącze. I ma w zasadzie zaznaczone, które kości są tak naprawdę czym. Mówiłam Wam o tym kolcie, prawda? Tak naprawdę, jeśli będziemy pozować, to on będzie modyfikowany. Czyli czym większy kąt zrobimy, to tym bardziej te łapy będą zagięte. Jak chcemy mieć smoka, który na nisko siedzi, no to trzeba będzie wygiąć bardziej pierwsze kółko do tyłu, drugie kółko bardziej do przodu, no i wtedy będziemy mieli go nisko, jakby stojącego bądź nawet leżącego. Dzięki temu, że mamy te kulki, obracając sobie jedno, możemy bardzo łatwo wiedzieć, jak mamy wyjść z drugim, żebyśmy nagle nie stracili części ciała jakiejś. Po prostu wymyślałam, że to jest miejsce zaczepienia pomiędzy jedną częścią a drugą. Można próbować ewentualnie obracać jedną w stosunku do drugiej. To jest dobre, jeśli byście chcieli właśnie bardzo różne pozowanie i różne modyfikacje ogólne. To no wiadomo, to jest taki najprostszy schemat. Dobra. Macie go idzie, a zaraz potem. Bardzo dobrze. Aha, bardzo dobrze. W ogóle schematycznie bardzo dobrze. Teraz myślę, że można warto mu zrobić pazury. Możesz mu zrobić większe, bo ma to się wszystko wszystkie. Możesz samą w sobie powiększyć. No i teraz jeszcze dodać do tego pazury. No, myślę, że o wiele lepiej. Ale ogólnie bardzo dobrze. Po pierwsze, jedną rzecz zrozumieć, to teraz on ma łapki, które są tak zupełnie troszkę przód. Ma tylko tutaj taki kolor. Tylko warto tak naprawdę tą część, żeby mieć sobie lekko do tyłu, które do takiej osi prostej, to żeby było lekko odsunąć. Bo wtedy od tej chwili można jakby trochę się zasłużyć, nie? Dokładnie. Z tym cały ten tłumaczy, bo to będzie troszkę inaczej, bo już nie teraz jest zmienny. Z tą łapką podnoszę się z tobą, faktycznie warto sobie zakończyć na... Faktycznie warto sobie zakończyć to tak na okrągło. Potem dać podstawę, na czym leży ta stopa i potem połączyć jedno z drugim. Tak naprawdę, jeśli chodzi o mieć stopę, która na pewno będzie leżeć na ziemi, a na pewno będzie... Tak, dokładnie. Okej, rozumiem. Ty robisz podniesioną łapkę w tej chwili, tak? Bardzo dobrze. Warto naprawdę sobie faktycznie robić na samym końcu tej kuleczki, bo wiesz wtedy, od jakiej wielkości będziesz dochodzić do kolejnego elementu. Przypadku jak ją podnosisz, w zasadzie nie musimy myśleć o tej zasadzie, tylko nie jest element przylegający jakby do ziemi. Możemy go zanarysować tu, z którego po prostu wyjdą fazy. To jest po prostu połączyć jako ten element, który jest jeden. Tak naprawdę teraz tak jakbyś rysował dłoń. Więc możesz sobie wyobrazić, że to jest jego dłoń i że stąd jego ci palce. I w ten sposób. Rozumiesz? Bardzo warto zrobić te kroki, bo wtedy wiesz, jakie ma rozłożyć to zakończenie, że nie przeszkadza, że będą szerzyć się ręka, nie będą na jego grupy. A z drugiej strony łatwo się wtedy wyginać i wyobrażać sobie, no i na tym uczeli nie wtedy wychodzą sensownie całkiem. Ale to dobrze, najbardziej. Okej, okay. Ten schemat jak najbardziej rozumieć. Można by było uważać, że tak to zrobić większe. Nie trzeba to zrobić na bazie koła, można zrobić na bazie, nie wezmę, na bazie na przykład właśnie takiego płaszczowego jajka, i dopiero z niego potem wysuwać pazury. I tutaj ma bardzo malutką dłoń, ale ogółem schemat dokładnie taki, jak zrobiłaś, więc bardzo dobrze. I dokładnie tak samo. Tutaj jest jedna taka rzecz, o której na samym początku wspominałam, że on w tej chwili ma tą łapę wysuniętą tak jakby na prosto do przodu. Więc to nie jest złe oczywiście, jeśli chcemy taki efekt uzyskać, ale jeśli byśmy chcieli, żeby stał tak bardzo naturalnie i tak bardzo jakby nie planując się uzyskać, to warto jest zrobić ten element,
wygięty troszkę do tyłu. Tak, patrz po stronę osi, żeby było trochę do tyłu. Wtedy ten będzie musiał być zrekompensowany, żeby trochę do przodu. Ten to o. I wtedy będzie to dla niego takie naprawdę taka najbardziej naturalna forma stania. Ale powiem, jak właśnie ten schemat jest wybrany i bardzo dobrze. Też bardzo dobrze. Ma malutką łapkę, ale to nie jest nic złego oczywiście. Wiesz co, nie, mówiłam, że ma właśnie bardzo dobrze. Możesz jeszcze jedną skrótkę. Na przykład te pazurki połączyć, żeby szły, wychodziły dosłownie od tej łapki. Tu możesz nawet zrobić w ogóle kąt taki. No to mówię, nie jest konieczne, ale ogólnie bardzo dobrze. O to chodzi. Jeśli chcesz, możesz się spróbować pobawić, nie mówię, że teraz tak w ogóle, że spróbować się pobawić z różnymi proporcjami. Zrobić bardzo dużą smotę, a bo te łapki to szerokie, tutaj znacznie węższe i potem dużą smotę. I to też daje różne fajne efekty. Jednak tutaj tak się przyda. No, dobrze. Coś mi się nie patrzy. On teraz ma taki, to chyba powinien włożyć ten... Wiesz co, nie, to nie jest okej. Ma ten element do tego, nie? No i proszę, wiesz, to jakby nie jest źle, bo może nie być oczywiście. Ale wydaje mi się, że może takie ostatnie do spodu tego, teraz wyjdzie jest lepiej. Jak włożę, to jest znacznie dłużej niż ten element, nie? A ma być krótszy, nie? No, ma być... Mniej więcej jest właśnie jak porównywali się, że takie jest. Bo ja ostatnio dlatego, że właśnie moją uwagę nie, no właśnie. Okej, ogólnie bardzo dobrze, ja mam dokładnie zapisane. Warto faktycznie dużo i idea jest taka, że potem jak wychodzisz z tego samego miejsca, z tego miejsca, z tego miejsca, skończysz na tym miejscu, z tego dalej w jak mamy sobie zakończenie takie, z tego miejsca idziemy dalej. Ale to ja to idziemy dalej, czyli noga tylna. Ja osobiście chyba nie wolę, ale nie wiem jakby. No, tutaj mamy dokładnie taki sam schemat. Ta noga smoka, którą mamy, to jest tak naprawdę nasza noga. Tylko mamy troszkę inaczej trochę. Przede wszystkim to. Ten element to jest ten element. To jest nasza pięta. Więc idea jest taka, że na przykład konie, wir, czy bardzo dużo właśnie duża ilość tego przyszłych stworzeń ma dłuższe tak naprawdę śródstopie, a chodzi na palcach, bądź na pierwotnie kościach palców, bądź nawet podręcza. Znaczy nie śródstopia, tylko nie wiem jak się nazywa, te kości przed palcami, a wtedy na samej tutaj czubku. I w ten sposób schemat tak naprawdę jest taki sam, czyli tu mamy kolano, wyobrażamy sobie, że to jest nasze kolano. Tu mamy łydkę, w sensie kości łydkę. Nie pamiętam. Tak, właśnie. Okay. No i następnie mamy kości, które są w zasadzie kośćmi śródstopia. I są one wydłużone w tunel do nas. Jak to zrobić praktycznie? O, jest moja kreda. Zrobiliśmy sobie kulkę z tyłu, która była mniejsza. To właśnie dlatego, że ona nam tak naprawdę przedstawia miednicę i dzięki temu z niej wyjdziemy tworząc udo. Jak możecie sami spojrzeć na siebie, w zasadzie ramię a udo się znacznie różnią, więc nie będziemy tutaj robić tak, jak tutaj losowo wymienialiśmy sobie jakimś pewnym, tylko użyjemy całego tego kółka z podstawy, żeby zrobić w zasadzie pośladki i udo. Nie wiem jeszcze trochę. Na 34 zaczęłam się przejść po tej drugiej stronie. Nie miałam w sobie wczoraj być na to, tak? Teraz sprawdzę. Okej. Nie jest wolne teoretycznie do.
Okej, to teraz w takim razie, zaczynając tylną nogę, bierzemy pod uwagę w zasadzie cały ten drugi mniejszy okrąg w ciele, który z niego wychodzimy, żeby stworzyć tę nogę. Więc teraz tak. Tak jak tutaj, wginaliśmy do tyłu, teraz będziemy robić ten sam schemat, tylko w drugą stronę. Czyli pierwszy element jest w zasadzie wygięty do przodu. Ta fałszka, którą w sumie klącik, który tu robimy, to będzie nasze udo. Możemy sobie na końcu oznaczyć kulkę, żebyśmy wiedzieli, w zasadzie to będzie kolano i z niej wyjdziemy do kolejnej części. Zauważcie, udo będzie znacznie grubsze niż ramię. No i w zasadzie tak ma być. Potem. Następnie robimy kolejny element, który będzie musiał być na pewno znacznie cieńszy niż udo. Więc dlatego warto sobie faktycznie zrobić tą mniejszą kulkę na końcu, żeby od niej wyjść. I robimy w takim razie w zasadzie udo. Wyginamy ją do tyłu, więc jeśli nie wiecie jak ją wygiąć, to możemy się umówić, że troszkę szerszy kąt niż 90 stopni będzie taki w porządku, taki łatwy. Więc robimy coś takiego. Oczywiście potem pokażę wam różne problemy, kiedy na przykład robimy inny ten kąt, ale w każdym razie mniej więcej coś takiego. Może być nawet 90 stopni, nie chcę, tak mniej więcej. Ważne, żeby była wygięta ta część do tyłu. Możemy zakończyć ją kulką i to będzie nasza pięta. Ponieważ mamy teraz ten element, że śródstopie mamy wydłużone, no to w zasadzie robienie tego schematu wydawałoby się takie średnio pasujące. Tutaj mieliśmy śródręcze, prawda? I ono się samo tak uzupełnia. Ale tak naprawdę możemy tak zrobić. W tej chwili, jak mamy zakończone tą kulką, myślimy o podstawie tej pierwszej dłoni, w zasadzie w podstawie dłoni kończyn górnych. I na tej samej wysokości, na ziemi, troszkę przesunięte w stronę brzucha smoka, rysujemy podstawę, od której potem wyjdą nam pazury. I w ten sposób możemy łatwo w zasadzie, no to powinno trochę niżej iść, bo mi się rozjechało wszystko, ale w zasadzie w ten sposób możemy łatwo sobie uzupełnić od kulki, którą narysowaliśmy, do podstawy, którą sobie dorysowaliśmy, właśnie śródstopie. No i oczywiście tak samo jak w kończynach górnych, możemy zakończyć i dodać na samym końcu pazury. Spodamy coś tutaj może na tej łódeczce. Ten schemat oczywiście możecie modyfikować, na przykład skracając udo i łydkę. Oczywiście, jeśli skracamy jeden element czy drugi, to gdzieś musimy to wybalansować, więc wtedy na przykład przedłużamy śródstopie. Czyli możemy zrobić element, gdzie mamy dość długie udo, dość krótką łydkę, ale też dość długie śródstopie. Też będzie wyglądać dobrze. Ważne jest, że jeśli skracamy jakiś element, to drugi musimy wydłużyć. I to najlepiej ten zaraz następujący obok. Więc, bo... No, nie wiem. To jest tak, można powiedzieć, najprościej w tym schemacie. Zaraz pójdę zobaczyć, jak on idzie. A potem pomyślimy o paru różnych rzeczach, które można... O, kurczę, no to może idzie. Też idzie. Nie, w ogóle. A, okej, wow, no to jestem pod wrażeniem. O, dokładnie, o to chodzi. Może być trochę większa faktycznie, ale popatrz, ta jest dość mała, że jest tak, że jeśli to dość mało, to już ładnie... Nie, spodziewuję od samej strony. Może być troszkę na przykład grubsze, bo teraz mogę być wolę tą nogę. O, tyle mi się też troszkę trzeba zrobić tą kartelę. W zasadzie robić to też po łukach, żeby po prostu bardzo... Mniej więcej coś takiego. To też robiłeś tak jakby w sumie też całego tego i nie robiłeś sobie jakąś zakończenie. To jest jakby ten element by sobie nie wyjął. Ale nie jest to jak najbardziej błąd wielki, ani w sumie bym był jakimś błędem. Dobrze, aż tak łatwiej jest sobie zbalansować myślał, faktycznie tymi jakby są długimi kluczami, z którymi będziemy.
Bardzo dobrze, że bardzo lubiła ten krótki, ale to jest wszystko do wypracowania, powiem się. Żeby popróbować sobie potem na przykład spróbować zrobić krótsze zdecydowanie na przykład dytka, dłuższe dłuższe wystąpienie. To jest warto, żeby sobie ćwiczyć i popatrzeć, jak ci najbardziej pasuje i jak się wygląda. Nie, bardzo dobry, to zobacz, to masz tu, a to masz wyżej. I dlatego do mnie, żebym miał trochę... Tak, może. Więcej na jak mówię, grzeszę. Dlatego w czasie, jak to robisz, po prostu zarządzę na jego przodu. No, tak jak nie można tym sobie zrobić, przede wszystkim troszkę niżej, bo znać raz wyżej niż tamta. Nie rozumiem, ta była tylko ta wyżej. Piękrówka. Nawet jeśli zrobiłeś bardzo długi stopie, to przez to, że ten element skróciłeś, wygląda to bardzo fajnie. Ten dobrze. Jeśli będziesz się decydować, żeby tutaj właśnie powiększyć stopę, to tu też trzeba będzie zwiększyć stopę, na które właśnie dłuższą. No i tutaj też bardzo dobrze. Można ewentualnie zacząć ewentualnie udo w ogóle od całego tego kółka narysowanego, ale poza tym jak najbardziej jest wszystko poprawnie. Też bardzo dobrze. No i przez to, że jakby stopa jest bardzo podobna i porównywalna, to wygląda to w porządku jak najbardziej. Zrobić tą zadumą. To jest mnie nie zmiany, że to zrobiło.